To kolejny samochód dzięki wsparciu miasta, jaki możemy otrzymać. Będzie wykorzystywany przez policjantów, jak już wspomniałem, pionu kryminalnego, zatem takich do działań może mniej widocznych. To nie prewencja, to nie ruch drogowy, ale takie właśnie działania bardziej operacyjne. Jest to kolejne narzędzie, niezbędne tak naprawdę do pracy policjantów, do przemieszczania się na terenie miasta i powiatu. Flota, jak każdy samochód, niszczy się, ulega eksploatacji, także kolejny nowy samochód jest dla nas dużym wsparciem. Pomagamy, oczywiście wspieramy działania policji, bo policja na co dzień pilnuje bezpieczeństwa w mieście, a z tym jest dobrze, czujemy się bezpiecznie, chociaż oczywiście zdarzają się wypadki, które nie powinny mieć miejsca, ale od tego jest policja i dzięki temu, że współpracujemy, możemy wspomóc te działania, które prowadzi policja, poprawiając bezpieczeństwo w mieście. I tak regularnie w okresie świąt, świętego Mikołaja, z budżetu miasta, dzięki decyzjom radnych, dosypujemy trochę pieniędzy do wspólnych zakupów auta. Tym razem SUV trafia do zasobów policji, mam nadzieję, że będzie służył długo, dobrze i będzie wykorzystany o to, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo. Mamy dobre kontakty z Komendą Miejską Policji i jeżeli oni proszą o sprzęt, a wiemy, że działaniem policji jest zabezpieczenie życia, mienia naszych mieszkańców i ten samochód na pewno się temu przysłuży, bo co jak niebezpieczeństwo na drogach jest dla nas najważniejsze. Mniej wypadków, mniej zdarzeń drogowych i temu to przyświecało, że przekazaliśmy 60 tysięcy złotych z naszego budżetu na zakup tego samochodu.